Dzień dobry, środo. Zapraszam Was dzisiaj na nowy vlogmas. Jak zwykle w ostatnich dniach vlogmas rozpoczynam w samochodzie. Tak jak mówię, jadę do babci, do szpitala i potem do Was się odezwę. Zapraszam do oglądania. Łapka w górę, nie zapomnijcie kliknąć. We wczorajszym filmie Wam mówiłam, pokazuję Wam dzisiaj wiśnie w Wiśniewie. No trochę ich jest, zobaczcie. To niezłe lato, wiosna tej zimy. Z jednej strony wiśnie, a z drugiej czołg. A jak będę jeszcze jechała do szpitala, to będę mijała samolot, więc nieźle. Nie wiem, czy to zobaczycie, ale samolot pod blokiem. Fajnie wyglądać z okna i widzieć samolot. Następna oznaka zimy, mama mówi. Patrzcie, ile kaczek. Dużo, co? Jaka kwieciarnia piękna. Ozdoby na ławeczce i samochód. Te samochody z choinką są takie popularne, ale jeszcze takiego srebrnego nie widziałam. Pięknie to wygląda. Trojki. No widzę, że na gałązkach są światełka. Jesteśmy teraz na włoskiej pizzy. No pięknie wygląda. Jemy. Dzień dobry. Patrzcie, jaki mój śpioszek. Tu leży panda. A Phoebe śpi pod stołem. Stella śpi na dworzu w swoim dołku wykopanym. Chciałam z moim cacusiem coś ponagrywać, ale nie chcę. Kto tutaj z moich rejonów, to pewnie się domyślił, że jeżdżę do szpitala, do Łukowa, do mojej babci. I jak widzieliście, byłam na pizzy i muszę Wam o tym powiedzieć, bo dawno nie jadłam takiej dobrej pizzy w tych rejonach. Wiadomo, gdzieś tam we Wrocławiu to mam mnóstwo włoskich pizzerii, ale byłam w pizzerii Il Vesuvio i tam po prostu Włosi gotują, więc jestem w szoku, no bo często piszą o włoskie jedzenie, ale Włosi tak uważam zawsze najlepsze zrobią, wiadomo, bo oni są stamtąd, mają wszystkie swoje przepisy i tak dalej. Wiecie, różne są pizze, ale takie typowo włoskie to już trochę pojadam, bo i byłam w Como i w Mediolanie i gdzie tam jeszcze, Rzymie, no więc trochę pizz włoskich spróbowałam, no i powiem Wam, że super, więc jak ja się najem, to zawsze jestem taka zadowolona. 18 to jeden z moich ulubionych numerów, więc ciekawe, co się trafi. Mega ciężko, powiem Wam, że to się wyciąga. Świecy! Nie no, to mnie rozśmieszyło na maksa, zobaczcie, takie porównanie. To jest świeca jedna z tego kalendarza, to jest druga. Więc trafiły mi się takie gigantyczne versus malutkie. Piesek przyszedł oglądać. Bardzo ładne szkło, takie mleczne i naprawdę ciężka ta świeca. A ta druga jest to taki malutki flaminczek. No więc tak jak mówiłam, Mikołaj tutaj wie, co ja lubię. Choć myślę, że te świece będą miały bardziej aspekty ozdobny niż zapachowy, bo trochę nie czuję tego zapachu, powiem Wam na sucho, ale zobaczymy, jak odpalimy. Może to się zmieni. Piesek, uciekaj! 18 w kalendarzu Revolution właśnie w tym piernikowym domku. Ciężkie pudełko dziś. Sprawdźmy, co to będzie. Czyżby rozświetlacz? Uwaga! Angel Heart, czyli serce anioła. Oni mają bardzo dużo tych rozświetlaczowych produktów. To będzie pewnie takie kolorowe. Zobaczcie. Ale wiecie co? Nie wiem, czy wy też tak myślicie. Dla mnie wygląda, jakby tutaj było palcem dotknięte. A ja w ogóle tego nie dotykałam. Dziwne, co? W kalendarzu z kulami kąpielowymi i takimi rzeczami do kąpieli. 18 wydaje się mi być największym okienkiem. Jakieś mudełko. Jak dla mnie wygląda to jak kawałek tortu. Pięknie malinowo pachnie. 18 w kalendarzu z kosmetykami Mislin. Co to jest? Podkład. Ja myślę sobie, że podkłady to jest dość ryzykowna rzecz w kalendarzach adwentowych. Spójrzcie. No, moim zdaniem troszkę ciemny, ma być matujący w takim kremowym wykończeniu. Dresden Essence, niemiecki kalendarz adwentowy z kosmetykami również kąpielowymi. Największe okienko do tej pory w tym kalendarzu i mamy tu jakąś saszetkę. Wiecie co, powiem Wam, że spodziewałam się zupełnie większego produktu, patrząc na takie opakowanie. Ale spoko, cieszę się z tego produktu, ponieważ nie jest to jakaś taka próbka kremu czy czegoś, tylko maski. A maski, wiadomo, nie używamy codziennie, więc akurat będzie można przetestować po jednym użyciu. Maska nawilżająca z granatem. 18, glizda, glizdunia i mamy kolejnego hamburgiera. Kalendarze z jedzeniem, bardzo się cieszę, bo mam wielką ochotę coś z nich zjeść. Ostatnio był taki dobry pierniczek. Co tu będzie? Trafiła mi się tutaj jakaś mieszanka chyba. Zaraz to otworzę. Zobaczymy, co tu jest. O, widzicie, tak myślałam, że różne orzechy. Ja lubię te brazylijskie, bardzo dobre. Najbardziej lubię pini i pistacje. A wy? 18 w kalendarzu z Rossmana z jedzeniem. Czyżby znowu coś do picia? Mamy kubeczek. No ale to się zaraz okaże. Nie. Christmas ball, czyli taka świąteczna kuleczka z migdałami i tak dalej, z przyprawami, więc też pewnie będzie smakowe. Biżuteria. Co tutaj mamy? Już sprawdzamy. Koralik, serduszko. Zobaczcie, można go włożyć właśnie na jakiś sznureczek czy łańcuszek. Kalendarz fit. Bardzo ciężki. Pewnie będzie to batonik, tak jak ostatnio. Sprawdzamy to, jaki. Proteinowy. Wygląda jak Snickers. Bez dodatku cukru.
No, ciekawe, ciekawie. Czekoladki Toblerone. O, to jest moja ulubiona, bardzo się cieszę. I na koniec mój ulubiony soczkowy kalendarz. 18. Znalazła się tutaj na okienku babuszki i mamy tutaj butelkę dzisiaj moją ulubioną z witaminą D, już to pamiętam dokładnie. I to są wszystkie rzeczy z dnia dzisiejszego z kalendarza adwentowych, co najbardziej Wam się podoba. Dla mnie chyba ta serducho. A Wy? Jak myślicie? Dobra, skoro psy mi śpią, trochę się z nimi pobawiłam, więc jadę teraz jeszcze na miasto na chwilę do sklepów, no to zabiorę Was ze sobą. Miałam Wam też mówić na bieżąco we vlogach o moich ulubionych kosmetykach z kalendarzy adwentowych. To tutaj jeden z pierwszych kalendarzy, jakie otwierałam, Rituals, i tutaj mam mgiełkę przy współpracy z Muzeum w Amsterdamie. To są tulipany i Japanese yuzu. No po prostu pięknie to pachnie. Małe opakowanie, więc idealnie do torebki. Sprawdza się przed wyjściem. No super, do twarzy sobie prysta. A! Dobre! Światełka pod choinką. Zobaczcie, jakieś renifery i prezenty chyba. Wyczaiłam fajną kurtkę w forefie, to jest dział dziecięcy. Ale trochę na mnie za krótka i w ramionach przede wszystkim jest za wąska. Ale zobaczcie, jakie kolory. Pomarańcz, róż, czerwień. Mega to wygląda. Gdzie dostanę taką identyczną, tylko że damską, większą. Kilka ciuchów przymierzy w New Yorkerze. No, też są dobre przeceny, powiem Wam, więc popatrzymy. To mówiłam, że wczoraj przytyłam, bo to jest prawda, ale XS-ka bluza, więc te rozmiary są takie dziwne. Zazwyczaj bym wzięła L-kę, ale spoko wygląda, co? Czy jest mi dobrze w tej koszuli? Panterkowa czerwona. Ładnie wygląda, ale nie wiem, czy bym po prostu to nosiła, bo jestem bluzownikiem. Teraz mam pytanie. Co myślicie o tym dresie? Tutaj jest bluza i spodnie są do kompletu. Dla mnie to sztosik, taką miałam kiedyś stylówkę, ale może bym sobie kupiła, zawsze mówię, na spacer z psem. Teraz mam tutaj stylówkę czarny dres. Chyba mi się czarny bardziej podoba. Kiedyś miałam całe takie dresy wzorzyste i fajnie się czułam. Brać to czy nie brać? Odpowiedzcie! Kolejne ciuchy. Bluza mi się bardzo podoba, taka zielona albo żółta, neonowa. I spodnie myszki Miki na słodziaki. Po prostu takie śmieszkowe. Dresior style. A teraz coś mega śmiesznego. Bluza i spodnie z tego samego kompletu. Szukam ozdób na choinkę, ale nie możemy się zdecydować, jakie kolory. No mi się te różowe podobają, ale wiadomo, że w domu tutaj u nas nie zrobimy takich. Fajne są z czerwienią i z bielą. Jakie kolory polecacie? O, te też ładne z tymi śnieżynkami. Tylko ja bym wolała większe, sama nie wiem. Bardzo ładne brokatowe, głowy jelonka, ale to zobaczyłam świąteczne pieski z szalikiem i są też kotki. Jestem ciekawa, gdzie będzie więcej kociarzy czy psiarzy. Zrobię taką ankietę, głosujcie na filmie. Super. Sztuczne kwiaty w modzie, w takich opakowaniach, a tutaj taki pojedynczy na przecenie za 4 zł. Bardzo ładne, ale mi się zawsze te podobały. Może sobie kupię. Puszka z piesełem. O, jaki słodki. Taki świąteczny nawet, można powiedzieć, na tej poduszce. Te też ładnie wyglądają z łapaczami snów. Kalendarze adwentowe dla psów na przecenie za 15 zł. A ile one wcześniej kosztowały? 20, czyli tylko piątkę przecenili, ale niestety są pootwierane, więc lipa. Ciacia! Cześć! A Fibek przyjdzie do mnie? Chodź! Bo ciacia to jest szalony skoczek. O Jezu, Jezu, Jezu! Chodźcie tu! Fibuś! Fibek, idź do kuchni, zwęszył jedzenie. Panda też. Chodź! Chodź, lisek. Zostajesz? No szkoda. Idziecie, nie zmuszę jej. A jednak, jednak. Zastanawiam się. Zapaliłam właśnie moją świecę. Możecie się dziwić, dlaczego ona właśnie tak wygląda. I słuchajcie, pamiętacie, jak Wam pokazywałam takie nakładki i lumy, żeby świeca lepiej się paliła? Jeżeli nie macie czegoś takiego, to po prostu owincie sobie folią aluminiową, zróbcie taki komin i wtedy szybciej uzyskacie basen, czyli cały wosk się wytopi. No, potem można to zjąć. Nie wygląda to za ładnie, ale wiecie, taki jest patent, żeby dobrze ją rozpalić. To jest zabawa w złodzieja. Panda ma rybę, prowokuje Fibi, żeby jej zabrała. Dawaj, dawaj. Myślałam, że zabrała, o nie. Dawaj rybę. No bierz, mówi. Co to się dzieje? Ja wezmę se. Dawaj, dawaj, dawaj. Kradnij jej, Fibi. A ty widzisz aparat, to mi, że coś dostaniesz. Ty zawsze się nastawiasz do aparatu, tak? Muszę wyłączyć nagrywanie. O! Ale ryba w paszczy jest. Zabierze? Trzyma! Ty wyrwać jej.
Phoebe zabrała, teraz panda walczy, żeby odebrać rybę. Panda lubi dzielić się zabawkami, to była tylko taka zabawa w ganiankę. A diabeł! Bo zabrałam wszystkie zabawki pluszowe i piszczące. To nie jest piszczące, to jest trochę pluszowe, ale ona nie traktuje tego właśnie jak te zabawki wcześniej, tylko jako takie coś do ciągania. Zobaczcie. Apa, diabełek. I ona ciągle to przynosi, żeby to ciągać. Zobaczcie. Kółeczko. Przyszła Stella. Stella i panda, zobaczcie jak do niej skacze. Stella się wkurza chyba. Nie podoba jej się. Siemano, siemano, witam was. Słuchajcie, kolejny dzień. Wyglądam jak Chopin. Dobra, po prostu się nie wyrobiłam. Dużo spraw. Nie było kiedy zmontować tego wczorajszego vloga, więc łączę go w dwa dni. Jest już ciemno, ale nie jest aż tak późno, wiecie o co chodzi. Po prostu szybko się ściemnia. I ja jadę teraz kupić prezenty świąteczne. Mamy dzisiaj czwartek, więc chciałabym to zrobić przed weekendem, bo weekend na pewno będzie najwięcej ludzi. A u was są prezenty kupione, nie kupione? Jak to wygląda i co wy byście chcieli dostać? Jestem ciekawa. Dobra, jedziemy. A teraz wstawię wam otwieranie kalendarzy, które otworzyłam przed wyjściem z domu. Witamy 19 na pokładzie. Coraz bliżej końca kalendarza. Więc tak, mamy dwie rzeczy. Pierwszą jest to zestaw kosmetyków firmy Klairs. Tutaj mamy, z tego co widzę, serum. A tu wygląda mi to na olejek do demakijażu i tak właśnie jest. Kochani, olejki do demakijażu są moimi ulubionymi produktami. Wolę je niż płyny micelarne, więc naprawdę rewelacyjnie. Firma koreańska. Obok jest świeca. Wy się mnie pytacie, który kalendarz adwentowy mi się najbardziej podoba. No oczywiście, że ten, bo ten jest stworzony pode mnie, a w tych innych to wiadomo. Są i mniejsze rzeczy, i mniej. Ale tutaj wiadomo, że to mega dużo kasy kosztowało. Piękne opakowanie. Złoty jaśmin. To jest właśnie świeca również z Bath & Body Works. Wam pokażę, jak to w środku wygląda. One są bardzo fajne. Równo się rozpalają, ponieważ mają trzy knoty, ale jaki ładny kolor i zapach. No po prostu cudeńko. Jeżeli chcecie kupić te świece, to kupcie na promocji, bo bez promocji są mega drogie, a te promocje u nich często bywają. Witam w 19 dniu otwierania kalendarza adwentowych. Zaczniemy od kosmetycznego Mislin. Cóż tu będzie? Lekko się otworzyło to okienko, aczkolwiek nie zaglądam. Dam do środka. Konturówka lub kredka. Kredka w kolorze brązu, można ją wykorzystać jako eyeliner, zrobić sobie cienką linię przy rzęsach, więc na pewno uniwersalny brązowy kolor, taki bardziej dzienny niż czarny. Wczoraj tutaj duże okienko było w kalendarzu Bomb Cosmetics. Dzisiaj też naprawdę całkiem spore. Zobaczcie, pastylka do kąpieli. W sumie zapomniałam, to jest troszkę coś innego. Żurawinowy shower mixer, czyli można tego używać pod prysznic zamiast na przykład żelu. Coś w tym stylu, tak mi się wydaje. I lecimy teraz do mojego kochanego, oczywiście kalendarza piernikowego. I 19 tutaj mamy. Wow, będzie paletka na 100%. Jedyne, co mogę wam powiedzieć, najcięższe okienko w historii tego kalendarza. Już nie mogę się doczekać. Uwaga, czekoladkowa paletka. Brązowa, a jej nazwa to Solony Caramel i tak wyglądają cienie w środku. 19 w Dresden Essence. Robię sobie dzisiaj taki challenge, żeby otworzyć tak samo, w takiej samej kolejności kalendarze jak w poprzednim dniu, więc dajcie znać, czy mi się udało. Biopłyn do kąpieli o zapachu pistacjowym. Ostatnio te płyny są w kolorze niebieskim. Zobaczmy, czy ten też. Nie, zielony. Tak myślałam, bo w sumie pistacje niebieskie byłoby to lekko podejrzane. Mój ulubiony żelek, glizdeczka, 19. I to chyba żelki są jabłuszka, tak mi się wydaje. Dokładnie tak. Już kiedyś się nam trafiły, ale fajne, miękciutkie. Zaraz je zjem. 19, kalendarz adwentowy z demu. Bardzo duże okienko. Co tu będzie? Jakaś owsianka chyba, na pewno płatki. I tak samo, tak jak wczoraj, możecie mi napisać w komentarzu, co my tutaj mamy. I lecimy do kalendarza z Rossmana. Od początku, jak przyglądałam się temu pudełeczku, zastanawiałam się, co to może być. Mi się to mega podoba, że tak sobie skreślają to z boku. Ile dni do świąt. Lala, jakie jedzenie, takie crunche. Zimowe crunche, czyli tutaj jak widzicie, super, będzie nam to pasowało do jakiegoś jogurtu czy coś i jest to jabłko i cynamon. Kalendarz bio 19, będzie tutaj chyba jakiś shake, bardzo często się tu trafiają. I mamy Shape Shake, czyli na odchudzanie o smaku czekoladowym. 19. Co będzie dzisiaj? Ostatnio trafiają się nie takie zawieszki, a po prostu koraliki. Ale dzisiaj chyba jest inaczej. Zobaczcie, jaki słodki ten misio, co? 19. Czekoladki Toblerone. Wczoraj była moja ulubiona, więc dzisiaj czas na czarną. I moje piciu. 19. Ostatnio babci nawet ten soczek zawiozłam do szpitala i jej smakowało. Co my dzisiaj mamy? Sok na dobry początek.
jak z kompleksem 10 witamin się to nauczyłam na pamięć. I mamy tutaj rzeczy znalezione w tym dniu z kalendarza adwentowego. Chyba zgodnie ocenimy, że najlepsza była paletka. No, ale jeżeli ktoś ma odmienne zdanie, możecie napisać oczywiście. Co tu się dzieje? Nocne przypały. Słuchajcie, znowu historia z samochodem i z tym alarmem, co mnie doprowadza do szału. Ponowiła się, więc chodzi o to, że po prostu samochód mi wyje, nie mogę go włączyć, postawiłam go gdzieś i teraz gdzieś z buta w ogóle do jakiegoś zegarmistrza możemy wymienić. Baterie to było najszybsze, bo zanim ja tutaj, gdzie tu żadnego sklepu nie widzę, znajdę baterie, to będą jaja. Dobrze, że są jeszcze sklepy czynne, bo to jest jakaś komedia. Całe szczęście, że mi coś takiego się nie stało podczas tego, jak jechałam z Wrocławia tutaj do rodziców, bo wtedy to już byłaby kaplica. Nie wiem, co bym zrobiła z psem, zima. Zimno, nie wiem. Dobra, idę wymieniać. Co wam powiem, największy jaja w historii mojego samochodowego życia. Wy się mnie pytacie, czy ja się nie stresuję jeździć samochodem, czy ja się nie boję. Ja się nie boję jeździć, ja się nie stresuję na początku. Tak, wiecie czego ja się boję? Że mi się popsuje samochód gdzieś na środku jakiegoś zadupia za przeproszeniem i nic nie zrobię. Więc okazało się, że nie alarm, tylko w kluczyku musiałam wymienić baterię. Całe szczęście miałam drugą. No i z panem na infolinii, tak się cieszę, że mogłam tam zadzwonić. No i podpowiedzieli mi, jak to robić. No i mówi, no zrobiliśmy wszystko, ostatnia nasza deska ratunku. Dzwonimy do jednego pana specjalisty od alarmów. No i mówi, zwykle mówi to samo co ja, no ale jakoś u niego to magicznie działa. I słuchajcie co, zadziałało. I mówi później facet, no jak widzi pani, pan od alarmów jest cudotwórcą. No i udało się, ale powiem wam, że tu chyba z godzinę staliśmy na tym mrozie, ale udało się, więc spoko. No następnym razem będę od razu dzwonić na infolinię. Całe szczęście, że miałam też kod do tych alarmów, jestem już przygotowana, więc nie boję się takich sytuacji. Zapomniałam się z wami pożegnać, więc robię to przy montażu vloga. Dzięki za oglądanie, jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i do zobaczyska już jutro w kolejnym odcinku. Pa, pa!